Bodajże Tarnowski żałował, że trylogia nie jest napisana wierszem, bo wtedy zostałaby w pamięci Polaków, tak jak wielkie epopeje rymowane, poetyckie zostawały, ale to nie szkodzi, bo mimo to, mimo że to jest proza, to jest to proza tak barwna, sugestywna, tak zresztą też i poetycko miejscami ułożona, że Sienkiewicz zostaje też w cytatach. To rzecz jasna świadczy o naszym, Polaków, przywiązaniu do z jednej strony, oczywiście do treści, które Sienkiewicz wyrażał, bo to było w końcu znaczna część jego książek, zwłaszcza trylogia była dla pokrzepienia serc, ale też i dla języka, i dla formuły literacko-językowej. Trochę to przypominało baśń, kiedy czytamy: był nasz młodzi ród możny Billewiczów, od Bendoga się wywodzący, wielce skoligacony i w całym Rosieńskim nad wszystkie inne szanowany. To już po samym frazowaniu słyszymy, że to jest jakaś opowieść, trochę może gawęda, ale też i baśń, bo był sobie, no to przecież tak właśnie zaczynamy. To ten czasownik na końcu, albo przestawny szyk pokazuje też, że ma to być trochę stylizowane, archaizowane. Nie wiemy dokładnie, jak mogli mówić ludzie na przykład w wieku XIV, czyli Maćko z Bogdańca, czy Juran ze Spychowa, ale wierzymy, że mówili tak, jak to napisał Sienkiewicz, choć on te archaizmy wziął z gwar góralskich, podkarpackich. A jeśli chodzi o trylogię, która najżywiej chyba została w naszej świadomości, to Sienkiewicz wzorował się, czy też no, był w każdym razie bardzo czytany w literaturze pamiętnikarskiej, diariuszowej XVII-wiecznej. Niektóre z tych tekstów były wydawane, bardzo wiele zresztą leży w bibliotece w Kurniku i warto by było to wydać. To nie jest oczywiście ta literatura na miarę Paska, czy nawet choćby Maskiewiczów, których zresztą Sienkiewicz cytuje, ale to jest już ten język staropolski, ten język, który Sienkiewicz przejął i nam przekazał. Ubarwił go czasem. To, że językowi zawdzięczamy nasz stosunek do Sienkiewicza, dla mnie nie ulega najmniejszej wątpliwości. To w różnych wymiarach. Krzyżacy, ta staropolszczyzna, czy niby staropolszczyzna, trylogia XVII wiek, czy Quo Vadis, gdzie ta łacińska składnia, ten wspaniały tok opowieści i dialogów zresztą także, który tam się pojawia, no, wiąże nas z kulturą antyczną i w ogóle z kulturą chrześcijańską i z kulturą europejską całą. To nic dziwnego, że Quo Vadis było tłumaczone na tak wiele języków i było tak bardzo atrakcyjne. W tłumaczeniu pewnie wyszło to trochę inaczej, ale ponieważ Quo Vadis miało takie wyraźne związki z łaciną, a więc ogólną kulturą europejską, to pewnie tłumaczyć było to łatwiej. Nie czytałem Sienkiewicza w żadnym przekładzie. Nie wiem, jak on brzmi, jak brzmi XVII-wieczna polszczyzna Sienkiewicza w tłumaczeniu na przykład na nie wiem jaką francuszczyznę na przykład. Można podejrzewać, że ponieważ cała akcja jest trochę taka jak z Trzech Muszkieterów, zresztą te książki są ze sobą czasem zestawiane, to może wzorem był Dumas, a może ktoś jeszcze inny. Nie wiem, jak to brzmi po niemiecku, ale przypuszczam, że Sienkiewicz nie mógłby być tak dobrze przetłumaczony, żeby oddziaływał na innych, tak jak na Polaków, no, także ze względu na treści oczywiście. Zwłaszcza Zagłoba był takim dostarczycielem różnych cytatów, zginę ja i pły moje na przykład, czy chamy taki miód piją, może ty to widzisz i nie grzmisz, i wiele, wiele innych. To, ale także i pan Longinus Podbipięta, który mówił słuchać chatko, może co prawda do Sienkiewicza nawiązuje, czy nawiązywało bardziej pokolenie moich rodziców, no i moje, może jeszcze następne. Mój syn posługuje się cytatami z Sienkiewicza bardzo swobodnie i czasem nawet mierzymy się na Sienkiewicza, kto go lepiej zna. Jeśli chodzi o dialogi, to chyba nawet lepiej zna ode mnie. Choć pochlebiam sobie, że trochę o tym Sienkiewiczu wiem i całe strony mogę z pamięci cytować.
ale w zupełnie młodym pokoleniu to już chyba jest w mniejszym stopniu. Zdarzają mi się studenci, którzy od czasu do czasu coś tam takiego powiedzą, co nasuwa mi myśl, że być może czytali trylogię. Oczywiście jestem wtedy szczęśliwy. Zresztą takie więzi z literaturą czasem zrywają się i potem wracają. Kto wie, czy za jakiś czas znów Sienkiewicz, zwłaszcza, że teraz okres patriotyczny bardzo mamy, czy on nie wróci znów do naszej świadomości, także językowej. Sienkiewicz potrafił nie tylko dawać znakomite fragmenty dialogów, czyli takie, które się dadzą powtórzyć, ale też był mistrzem zakończeń, na przykład Bar wzięty, prawda, którym się kończy cały pierwszy tom Ogniem i mieczem, czy Groźny lew położył się na skraju Rzeczpospolitej, odpoczywał, siły zbierał w ostatniej linijce osobno, no przecież to jest to dwa słowa, a jakie mocne i jak potrafi to punktować, jak pięknie kończy swoje książki, jak pięknie zaczyna. No, jako dziecko, może już chłopiec bardziej, trochę starszy, fascynowałem się opisami bitew. Bitwa pod Bachnówką na przykład jest niezwykle plastyczna. Kiedy opisuje Burdabuta, który schorzył się po stronie kozackiej, kalnickiego pułku, podpułkownik kozak olbrzymiej siły i statury, tym straszniejszy, że i konia miał takiego, który na równi z panem walczył, to samo do głowy wchodziło. Można te opisy porównywać, porównywano zresztą, do opisów homeryckich. Trochę Homera w Sienkiewiczu mamy. Nie sądzę, żeby wyleciał na długo i to były chyba zazwyczaj takie momenty, w których no, byliśmy, czy chcieliśmy być bardziej otwarci na świat, kiedy nam ta wizja trochę jednak zbyt sarmacka Sienkiewicza przeszkadzała, kiedy ta ideologia tego mało oświeconego sarmatyzmu i pewnej no, wiary pojmowanej trochę zbyt prosto przeszkadzała, no to wtedy od Sienkiewicza na jakiś czas można było odejść, ale nigdy nie był on oficjalnie, nie wiem, czy zakazywany, czy nie. Tego się po pierwsze nie dałoby zrobić, nawet w największym totalitaryzmie tego by się nie dało nam odebrać, to po pierwsze. Po drugie, Sienkiewicz uderzał w takie nuty, które były no do zaakceptowania, nawet do rozwinięcia przez różne układy, ustroje, czy Krzyżacy na przykład, film z 60-tych lat, jeszcze początku 60-tych lat. To był pewien manifest patriotyczny, bardzo zgodny z ówczesnymi tendencjami politycznymi, czy ówczesnym układem politycznym. Także Sienkiewicz dawał się zagospodarowywać na różne sposoby. A to, że był baśniowy, no, profesor Szwajkowski pisał o tej jego baśniowości, że tam jest pełno przesady, pełno mało tego nieprawdopodobieństw nawet. To wszystko sprawiało, że nie musiał on być traktowany literalnie, że on był nawet kiedy w tych miejscach, kiedy ideologicznie może nie za bardzo pasował, no bo w końcu jak Zagłoba, budząc się z drzemki po opowieści pana Muszalskiego o Didiuku, bardzo takiej pokazującej, że jacy to chłopi są wspaniali, powiedział ham hamem, no to są takie akurat fragmenty, które mogłyby tego sympatycznego Zagłobę jednoznacznie jako nie tylko warchoła, ale i człowieka gardzącego tłuszczą i ludem prostym pokazywać. Ale to wszystko było w konwencji baśniowej. Zagłoba był tym Falstaffem, czy takim właśnie taką postacią półhumorystyczną. Inni z kolei mieli także pewne cechy, które sytuowały ich bliżej baśni właśnie. Baśniowość jest zresztą bardzo mocną stroną. Sienkiewicza prawie nie pamiętamy z opowiadań już, prawie nie. Już od czasu do czasu ktoś przypomni, czy Janka Muzykanta, czy Bartka Zwycięzcę, to wszystko oczywiście było. Niektóre rzeczy były znakomite, nawiasem mówiąc. Sienkiewicz zresztą w tamtych akurat tekstach pokazywał się jako humorysta innego rodzaju. To był ironista.
kiedy czytamy nawet za chlebem, ale Szkice węglem. Tam mamy tej gorzkiej ironii bardzo dużo. Nawet w samym zakończeniu Janka Muzykanta przecież to jest wielka, wielka ironia. Taki sarkazm, gorzkie to wszystko jest, ale pewien rodzaj humoru jest. Humoreski jest taki fałszywy, czy humoreski takie już zupełnie typowe, jakieś ta trzecia na przykład, no może mu się udawały nie najlepiej, chociaż pisane był językiem znakomitym, ale kiedy chciał rozbawić tak naprawdę, to może mu się nie udawało tak, jak się udawało tak trochę en passant, tak mimochodem, kiedy ja czytam na przykład charakterystykę Bogusława Radziwiłła, który zresztą później rozmawia z Kmicicem, mówi na te wszystkie pouczenia odwoływania się do honoru Kmicica, mówi: panie Kmicic, masz mnie w ręku, możesz pan mnie zabić, ale o jedno cię proszę, nie rzuć mnie. No to my czujemy do niego sympatię, tak jak czujemy sympatię do Petroniusza, który zagradzającemu mu drogę gladiatorowi, który każe mu krzyczeć chrześcijanie dla lwów, odpowiada tak, że wciąga misericordię, wbija mu w piersi i: przyjacielu, cuchniesz winem i zawadzasz mi. No proszę, ale to była już taka trochę, no humor powiedzmy wyrafinowany i trochę makabryczny miejscami, ale jednak to było to poczucie humoru takie trochę mimochodem. Kiedy chciał być humorystą, napisał na taki utworek dramatyczny, na przykład Zagłoba swatem, no to wychodziło to trochę może gorzej, ale warte to jest zapamiętania. Nie pamięta się już tej trylogii Stary sługa Hania Selimirza, które przecież także miały swoją i to dużą wartość literacką. Zauważmy, że Sienkiewicz był filmowany i to wcale nieźle. No może poza Quo Vadis, które się nie udało niestety mistrzowi Kawalerowiczowi. Nie doceniamy pana Wodyjowskiego. Tam są takie opowieści, na przykład opowieści przy kominku, kiedyś to rycerze po kolei, czy to nie Naszyniec, czy to ksiądz, czy to Kamiński, czy to pan Muszalski opowiadają różne swoje przygody. To może to też miało. Ja mówię o tym dlatego, że to było mało docenione. Takie fragmenty, w których Sienkiewicz rysuje alternatywną historię Polski, kiedy Azja proponuje, co by to było, gdyby Tatarów sprowadzić i uszlachcić ich na Ukrainie czy na Podolu. Kiedy Janusz Radziwiłł kreśli swoje plany mocarstwowe, myślimy sobie, może to nie kiepskie by było akurat, że te plany były gdzieś tam dobrze umocowane. Czyli lubię te może trochę zapomniane i nie wysuwające się na plan pierwszy fragmenty. A tak, no pojedynki oczywiście, pojedynek i Bohuna z Kniaziem Sycymeonem, i Bohuna z Wołodyjowskim, i Wołodyjowskiego z Kmicicem. Wszystko to są takie fragmenty, które pokazują, że on to widział. To był człowiek z kamerą w oku i to było gotowe do nakręcenia. Jak czytam, świsnęły szable i ostrzał, tarło ostrzem, zmienił się plan boju, bo Bohun natarł z taką wściekłością, no to my to wszystko widzimy. No to są te fragmenty bitew oczywiście, także to wszystko było bardzo, bardzo mocne. Czasem nawet, kiedy Sienkiewicz przesadza, kiedy hiperbolizuje, stosuje jakąś taką formułę już zupełnie nierealną, chociaż co wyprawia pan Longinus, to już w ogóle pojęcie ludzkie przechodzi, ale to wszystko w tej konwencji baśniowej się dobrze mieści.